Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj, słuchajcie, zaczynamy inaczej, bo już jesteśmy poubierani. Zjemy tylko zaraz, za chwilę śniadanie, zaraz, za chwilę. W każdym razie zaraz zjemy śniadanie i będziemy jechać na solarium. Zajadę właśnie po Marikę, żeby mogła sobie posiedzieć w samochodzie za rankiem, jak ja pójdę na solarium. No i dzisiaj już można powiedzieć, że zaczyna się weekend ten Boże Ciało. Spadniesz? No, zrobisz bach. Zrobisz bach. Nie wejdziesz sam do krzesła. Masz piciu. Chciałeś piciu? I... Aha, no, że zaczyna się weekend już ten Bożego Ciała tutaj. Będziemy jechać dzisiaj do moich już rodziców. Zjeżdża mój Adrian. Alan w sumie jedzie już chyba po 15 z moim tatą, dlatego, że nie wiem, o której przyjedzie Adrian. Może być, że wiecie, dopiero o godzinie 19. A to już zaraz będzie Alanka godzina do spania, a chciałabym, żeby normalnie poszedł spać. No i tak. Pogadamy sobie jeszcze tutaj dzisiaj, trochę rzeczy Wam jeszcze pokażę. I nie wiem, dlaczego jestem taka niebieska. Na dworze, słuchajcie, jest cały czas. Wydaje się być bardzo zimno i podejrzewam, że tak będzie. Przed chwilą w pogodzie pokazywali, że ma być 17 stopni i deszcz. Wiecie, deszcz to nie wiem, bo takie niebo zaciągnięte chmurą jest już od kilku dni. A czy z tego będzie deszcz, czy znowu będą to po prostu silne wiatry, to się okaże. Czyli tak jak mówiłam, teraz jemy śniadanie i jesteśmy umówieni na 10:30 z Mariką i zastanawiałam się, czy wiecie, nie będzie tak oczywiście, że Alan znowu, jak jestem gdzieś tam rano umówiona, to on wtedy jak na złość dłużej śpi, ale wstał o 9:00, także wszystko będzie według planu. Zobaczcie, co stało mi się tutaj ze świeczkami, które stoją od strony okna, czyli jak były te upały, to one się tak brzydko stopiły, nawet nie mogę ich oderwać. Zobaczcie, jaka tragedia. Jakieś po prostu są te świeczki dziwne, bo z żadnymi innymi, jak tutaj stały, to nic takiego się nie działo, także będą musiały pójść do wyrzucenia. Wyglądają jak ten kapelusz w Harry Potterze. I słuchajcie, w ostatnim vlogu powiedziałam, że pokażę Wam farbę, a Wam jej nie pokazałam. Na pewno tam komentarze będą, że miałam pokazać, nie pokazałam. Ja nie wiem, gdzie ja Wam pokazywałam już tą farbę. To jest ta farba z Artego. Tak wygląda. I to jest jej numer. Możecie sobie zapauzować i spisać. 1202-12NV Supernatural Beige Irise. Czyli właśnie taki różowawy po prostu. I ja to mieszam z wodą dziewiątką w proporcji 2 do 1. 2 to jest woda. Ale pokażę Wam jeszcze, bo przyszedł nie wczoraj, przedwczoraj garniturek dla Alanka na wesele. Ja mu zamawiałam, słuchajcie, ten garniturek z AliExpress. I tam był na właśnie dwuletnie dziecko. No to stwierdziłam, że wiecie, no nie zamówię na roczne dziecko, bo to jest no chińska rozmiarówka i pewnie będzie wszystko za małe. A ten dla dwulatka myślałam, że będzie bardziej, wiecie, okej, a to jest mega, mega za duże. Także będziemy jechać jeszcze do Krawcowej, żeby wszystko zrobiła. No i dzisiaj też odbierzemy Alanka buciki, bo zamawiałam je do Zary, ale odbierała je moja bratowa, bo akurat była w Słupsku i mi je odbierała, a my odbieraliśmy w weekend, jak byliśmy w Słupsku, bo też byliśmy na weekend w Słupsku za sukienkami i ja kupiłam sobie jedną sukienkę już na poprawinę, ale to nie będę Wam jej na razie pokazywała, ale też wcześniej zamówiłam Alankowi właśnie buciki do Zary i mu odbierałam takie sandałki, to są takie wyprofilowane one są i one są ze skóry. I to jest rozmiarek 21 i one są na niego za duże. Może mieć 20, ale nie będę wymieniała.
tak, będzie mu lepiej, są to sandały, także to nie będzie przeszkadzało. No dobra, mały już zaczyna się tam wydurniać w krześle, także zawijam go i jedziemy. Słuchajcie, jesteśmy już w domu, kupiłam truskawki, które myję. Będę nam robiła koktajl, ale cały czas Alance, że mu dawałam. No oczywiście jest cały w truskawce, jak żeby inaczej. Dobra, truskawa? Co? Jeszcze? Dobre truskawki? Chyba dobre, co? Nie starczy nam na koktajl, kupiłam go tak pół kilo, bo już wyjeżdżamy dzisiaj z domu, to szkoda, żeby się popsuły, a aż kilograma bym nie zużyła. Muszę się tak do Was schylać, bo mam kamerę na tylko na takiej wysokości. Także tak, jesteśmy po solarium, ja jestem cała upocona. Teraz Alanek idzie spać. Jeszcze jedną. Proszę. No, to będę się łączyła z Wami później. Zdrówko, tak sobie właśnie pijemy nasze koktajle. I słuchajcie, mały już wstał i tam zresztą sobie broi, a do mnie przyszedł pan kurier i przyniósł mi kilka, znaczy właściwie dwie sukienki, jeden kombinezon. Jest przepiękna, ale więcej pokażę Wam w holu, bo postanowiłam, że nagram też to, jak wyglądam po prostu w tych rzeczach. I zamówiłam sobie też przepiękny kombinezon, ale ten kombinezon jest po prostu w biuście na mnie za mały, na tyle, że bardzo mi spłaszcza ten biust, a niestety wiecie, tutaj po prostu widać to spłaszczenie, także no niestety jest na mnie po prostu za mały i pewnie komuś go po prostu sprzedam, ale to tak jak mówię, pokażę Wam to już niedługo w holu, bo właśnie mam teraz do nagrania dla Was hol i taki przewodnik po samoopalaczach, dlatego że zbliża się sezon na opaleniznę, a jak wiemy, nie każdy może, chce, lubi się opalać. Dla mnie samoopalacze były po prostu zbawienne w okresie ciąży, bo chodziłam w ciąży w wakacje, a lubię być opalona.